kierunek. Jademy, trzeba pamiętać jeszcze o tej 20, ale jedziemy. Delikatnie mocy, niech się naciąga. Zobaczcie, skład luzuje. Jest mało, lekka, mało mocy jest w zadanej maszynie. Skład tam luzuje. Jak skład wyluzuje, pociąg powinien ruszyć. I właśnie powolutku ruszanie. Tak właśnie rusza się pod górę, czyli dajemy na luz, zadajemy siłę pociągową, niewielką siłę pociągową, tak żeby składu nie zerwać. I dzięki temu skład, gdy nam wyluzuje, automatycznie powoli zaczyna nam ruszać do przodu, nie staczając się do tyłu nawet metra. Oczywiście im większa góra, tym większą moc musimy zadać. Jeżeli góra jest bardzo duża, znaczy góra, nachylenie jest bardzo duże, a pociąg jest ciężki, bardzo ciężki, to wtedy zadając tą niewielką moc, po pewnym momencie lokomotywa i tak zacznie, nam się do tyłu staczać, ale wtedy rekompensujemy to właśnie zadając więcej mocy, nie? Im bardziej się stacza do tyłu, tym więcej tej mocy zadajemy. I w momencie, gdy uznamy, że cały skład już nam wyluzował, wtedy zadajemy na tyle dużo mocy, żeby pociąg zaczął się toczyć do przodu. Pierwszy zestaw się nam uślizgnął trochę. No to praktycznie bez znaczenia. I dajemy sobie teraz na zero, ustawiamy prędkość 50 na godzinę na tempomacie. Włączamy tempomat, potwierdzamy prędkość, zadajemy moc i od tej pory lokomotywa jedzie sama. No, tak wygląda rozruch pociągu na wzniesieniu. Taki rozruch też często stosujemy w momencie, gdy stoimy na rozjazdach albo na czujnikach przejazdowych. Nie? Nie chcemy, żeby nam pociąg się cofnął trochę do tyłu, chociaż trochę do tyłu, bo będzie to skutkowało awarią czujników albo awarią rozjazdów, czterkami rozjazdów. Też w ten sposób, w taki właśnie sposób ruszamy. Przy czym mówię, nie można dać mocy zbyt dużo, bo możemy w taki sposób zerwać skład. Jeżeli damy tej mocy za dużo, to ten skład po prostu zerwiemy. Dla tych, którzy nie znają fizyki hamowania pociągu, cały pociąg jest połączony przewodem hamulcowym, wszystkie wagony zasilającym hamulce, nazwijmy to zasilającym hamulce umownie. W momencie, gdy chcemy zahamować, zmniejszamy ciśnienie w tym przewodzie, dzięki czemu zawory na tych wagonach przyłączają się w tryb hamowania i wagony nam hamują. Przy czym, tak jak wszystko na tym świecie, wszystko się rozchodzi w określonym czasie, tak samo i tutaj ten spadek powietrza, zanim ten spadek powietrza na końcu będzie taki, jak zadaliśmy, mija trochę czasu. Powietrze rozchodzi się w przewodzie głównym tak samo jak fala na jeziorze na przykład, nie? Jak rzucimy kamieniem, to w tym momencie, gdzie, w tym miejscu, gdzie kamień spadł do wody, tworzy się fala i ta fala rozchodzi się po całym jeziorze. Tak samo tutaj obniżamy lokomotywę, obniżamy ciśnienie powietrza w lokomotywie, powiedzmy w przewodzie głównym na lokomotywie. I to obniżone ciśnienie wędruje sobie na koniec, tak samo jak fala po jeziorze, na koniec pociągu. Skutkiem czego nie wszystkie wagony hamują jednocześnie, z jednakową siłą. Najpierw zaczyna nam hamować lokomotywa, później pierwszy, drugi, trzeci, czwarty wagon, piąty, szósty i tak dalej i dokładnie w ten sam sposób pociąg nam luzuje. Dlatego w momencie, gdy ruszamy pod górę, ruszamy, zadajemy moc lokomotywie, gdy skład jest w fazie luzowania, dlatego pociąg nam powolutku rusza do przodu, bo hamuje pierwszy, luzuje pierwszy, drugi, trzeci wagon. Jak ten pierwszy, drugi, trzeci wagon luzuje,
on ruszy te parę centymetrów do przodu, bo ciągnie go lokomotywa i się zatrzyma, bo trzyma go resztę wagonów, tak? Naciągnie się tylko sprzęg. I tak pierwszy, drugi, trzeci wagon, aż do samego końca, aż do ostatniego. Dlatego ważne jest, żeby nie dać zbyt dużo mocy tej lokomotywie, bo zwyczajnie zerwie nam ten sprzęg, nie? Pomiędzy którymiś wagonami. Tam, gdzie sprzęg będzie, któryś ze sprzęgów pomiędzy wagonami będzie słabszy i po prostu nam zerwie ten pociąg. Ale właśnie w ten sposób rusza się pod wzniesienia, pod góry albo w miejscach, gdzie nie chcemy, aby ten skład nam się cofnął chociaż o milimetr. Pamiętajmy o tym, że jak pociąg hamuje, jak zadamy hamowanie, zaczyna hamować pierwszy, drugi, trzeci wagon. W momencie, gdy te pierwsze 3-4 wagony hamują, reszta składu jeszcze nie hamuje i naciska na te wagony, prawda? Skutkiem tego, po zatrzymaniu, te wszystkie wagony, sprzęgi pomiędzy tymi wagonami są z reguły luźne, ponieważ wagony napierają na siebie zderzakami. I w momencie, gdy wyluzujemy skład, te wagony nam się rozjadą, tak? Zderzaki w każdym razie, jak napierały na siebie, jak wyluzujemy wagony, to ten napór spowoduje, że one się rozluźnią, one się rozjadą, tak? Na długo sprzęgu praktycznie. Także jeżeli pociąg ma na przykład 650 metrów długości, to on ma 650 metrów długości, ale tylko na papierze. Bo po zatrzymaniu się w stacji, po zahamowaniu, ten pociąg będzie miał 657 metrów, 658 metrów. A w momencie, gdy ciągniemy z maksymalną siłą gdzieś pod górę, gdzie te urządzenia łączące te wagony, urządzenia sprzęgowe są maksymalnie rozciągnięte, to ten pociąg ma wtedy 653 metry na przykład, nie? I dlatego właśnie, stojąc na przykład w stacji, gdy wyluzujemy skład, ktoś stojący na końcu tego pociągu może stwierdzić, że pociąg się cofa, bo wagony wszystkie wyluzowały, tak, i te wagony zaczęły się cofać. No one się cofną na długość metra czy dwóch, ponieważ no, skład zahamowany był w stacji, no to skład napierał, te wagony napierały na siebie. W momencie, gdy wyluzowaliśmy, zderzaki je roztegowały, tak bym powiedział, nie? Zderzaki się rozprężyły, przez co wagony od siebie odjechały. I pomimo, że lokomotywa nie ruszyła się nawet o metr, koniec pociągu cofną się o 2-3 metry czasami nawet, nie? Bywają takie sytuacje, że pociąg stoi tuż za czujnikiem zajętości toru. Maszynista skład wyluzuje i nagle dyżurnemu się zapala zajętość, że mu się skład stacza z toru stacji, nie? Się okazuje, że po prostu skład się rozprężył i cofnął się o 2 metry. To jest fizyka, tego nie oszukasz niestety, nie? Fizyka połączeń wagonów i urządzeń, Boże, i znowu mi słowa brakuje. Zderzaków w każdym razie, no. Zderzaki mniej więcej działają na takiej zasadzie, zderzaki między wagonami działają na takiej zasadzie, jak na przykład pompka do roweru, w której zatkacie palcem wylot tego powietrza i próbujecie ją wcisnąć, tak? Ona się wciśnie do połowy, ale jak ją puścicie, to się rozpręży z powrotem, bo nie ma ujścia tego powietrza, sprężacie powietrze, nie? Na takiej samej zasadzie działają zderzaki między wagonami. Dokładnie na takiej samej zasadzie, tyle że nie sprężane jest powietrza, a różne inne elementy, w zależności od budowy zderzaka. To jest przejazd kolejowy w kilometrze 107, a my mamy w 116 ograniczenie prędkości. Teraz kilometr 116 jest za Parysowem, dobrze pamiętam. Też bardzo podobny przejazd do tego.
116 to jest przed objazdem na Iwowę przed Chrominem. Ogólnie tu na tym odcinku z Pilawy do Łukowa, jak dobrze pamiętam, są trzy przejazdy z samoczynną sygnalizacją przejazdową. Tu jest pierwszy, drugi jest zapresowym, a trzeci jest Iwowym, jak dobrze pamiętam. To nas interesuje ten środkowy, zapresowym. Zapyta, dlaczego na przejazdach kolejowych ogranicza się prędkość do 20 km na godzinę. Ogólnie, słuchajcie, prędkość 20 km na godzinę jest uznawana na polskiej kolei za prędkość bezpieczną. Jest ona stosowana na przykład przy jeździe na widoczność, jaką chociażby znacie z jazdy na sygnał zastępczy, na samoczynną blokadę liniową. 20 na godzinę też jest stosowana często na przejazdach kolejowych, na których uszkodzona jest samoczynna sygnalizacja przejazdowa. Teraz dlaczego? Ponieważ 20 na godzinę to już jest taka prędkość, z której maszynista jest w stanie szybko zareagować, zatrzymać pociąg. To jest raz. Dwa, 20 na godzinę to jest taka prędkość, przy której nawet w przypadku wypadku powstają niewielkie uszkodzenia i nie ma wielkiego zagrożenia osobami, które zginą, nazwijmy to w ten sposób, no chyba że głowy naszej nie położy. A 20 na godzinę to jest taka prędkość, z której w razie czego z ciężkim pociągiem w ciężkich warunkach pod górę maszynista jest w stanie jeszcze się wyratować i pod tą górę się wciągnąć. Na przykład 20 na do 20 na godzinę możemy pominąć semafor SBL, na którym jest nastawiony sygnał S1 stój. Możemy ten semafor pominąć z prędkością 20 km na godzinę bez zatrzymania, jeżeli jest na nie stosowny wskaźnik. Właśnie dlatego, że z 20 na godzinę jeszcze jesteśmy w stanie powalczyć z ciężkim pociągiem, nie? Słowo ciężki pociąg to też kolejna definicja, która występuje w wielu przypadkach. Na przykład właśnie z tym wskaźnikiem, o Jezu, jak on się nazywa? W18? Już nie pamiętam oznaczenia. Tak, nie musimy tych oznaczeń znać przecież, ja już nie pamiętam oznaczenia, w każdym razie litera T na semaforze samoczynnym SBL i też opis tego wskaźnika i przepisy mówią wyraźnie, że ciężki pociąg towarowy może pominąć ten wskaźnik, ten semafor bez zatrzymania. Ciężki pociąg towarowy, ale w żadnej z instrukcji nie ma nigdzie opisane, czym jest ciężki pociąg towarowy. Kiedyś gdzieś widziałem w którejś instrukcji dawno, dawno temu, z bardzo dawnej, która już i tak nie obowiązuje, była informacja, że ciężki pociąg towarowy jest wtedy, gdy brutto tego pociągu przekracza, czy, o Jezu kochany, brutto tego pociągu jest większe niż 2/3 maksymalnego uciągu tej lokomotywy. Czyli na przykład, jeżeli byk ma uciąg 3000 ton, to ciężki pociąg jest dla niego od 2000 ton w górę, nie? Takie było kiedyś założenie. Gdzieś nawet w którejś instrukcji to było dawno, dawno temu napisane, teraz już to nie jest nigdzie napisane. Tak widzicie, no, dla EU07, która ma 2000 ton uciągu, ciężki pociąg jest od 1300 chyba w górę, nie? Dla byka to jest 2000 ton. Dla Dragona to jest jakieś 2600, 2700, nie? Trzeba było to podzielić. W każdym razie takie kiedyś były założenia. Natomiast zaprzestano tego stosować, z tego względu, że to, czy pociąg jest ciężki, czy lekki, nijak się ma do mocy lokomotywy, tak? To, czy pociąg jest ciężki, czy lekki, zależy od pochylenia linii, zależy od warunków, od przyczepności przede wszystkim, nie?
Zobaczcie, że SM42 ma uciągu, nie wiem, tam 800 chyba ton, coś takiego. No, tak miała według producenta dawno, dawno temu, w latach 80., tak? Tak miała. I ta SM42 ciąga po 4000 ton na rampach, tak? Na bocznicach. Także to nie jest kwestia tego, ile lokomotywa ma mocy, ile ma uciągu, tylko to jest tego kwestia, gdzie jedzie, po czym jedzie, z jaką prędkością jedzie. Bo jestem 42, 4000 ton i 10 na godzinę pojedzie, nie? Gamię uczepisz 4000 ton, też 40 na godzinę, 50 na godzinę pojedzie. Ba, rozkładowo złapie nawet z góry, tak? No ale to mówię, to nie chodzi o to. Licz mi te metry, panie Wektronie. W przypadku starych elektrowozów o rozruchu oporowym jeszcze dochodziła kwestia zużywania sił silników trakcyjnych, oporów rozruchowych i tak dalej, tak? Bo bykowie zapiałeś 4000 też pojechał, ale to jak on brał rozruch, ile czasu na oporach się męczył, to już inna kwestia, tak? I to wpływało strasznie na zużycie oporów, na przygrzewanie się oporów rozruchowych. Można bykiem 4000 pociągnąć, nie ma problemu. Tyle, że opory rozruchu, przy rozruchu dostaną w kość, tak? Kiedyś producenci podawali, ile dany pojazd może uciągnąć, ile może ciągnąć, jakie prędkości. Tak na przykład ET40 bombowce czy ET42, producent podawał, że mogą ciągać pociągi o masie do 4000 ton na pochyleniu jakimś tam. Nawet teraz jeszcze potrafią podawać, typu Dragon może 4000 ton ciągnąć na pochyleniu 6 promili, tak? No ale kto bierze pod uwagę, że lokomotywa będzie może pociągnąć 4000 ton na 6 promilach, kupując lokomotywę? No nikt. Bardziej miarodajne jest, ile lokomotywa ma silników trakcyjnych, ile zestawów kołowych napędzanych i jaką ma moc maksymalną, tak? Także tak, za 4 km rzeczony przejazd kolejowy, na którym będziemy musieli ciutkę zwolnić i trochę pohałasować. Przejścióweczka. Babach, babach. Inaczej, pociągowi nierówny, a fizyka jest taka sama dla wszystkich, nie? Ruszanie pod górę. Luzujemy pociąg, w międzyczasie zadajemy moc, żeby lokomotywa utrzymała nam ten pociąg w miejscu. Jak skład wyluzuje, dopiero zadajemy więcej mocy, żeby lokomotywa pojechała, żeby pociąg pojechał. W przypadku pociągów pasażerskich na przykład inaczej to się robi, nie? Pociąg pasażerski, lokomotywa samym hamulcem dodatkowym ci utrzyma. A skład jest na tyle dobrze skręcony, że na tyle ciasno te sprzęgi są skręcone, że możesz skład wyluzować, trzymać samą lokomotywą i te zderzaki się nie rozjadą, żeby te wagony się zaczęły toczyć nawet pół metra, żeby ludzie się pozabijali, jak wsiadają do pociągu, nie? Tam jak wyluzujesz pociąg, no właśnie, samo łączenie wagonów wygląda inaczej w pociągach pasażerskich i w pociągach towarowych, nie? Jeśli chodzi o pociągi pasażerskie, tam przy łączeniu wagonów te wagony się do siebie dociska i skręca tym sprzęgiem na sztywno, że one są ściśnięte, że jak wyluzujesz te wagony, czy wyluzujesz, czy zahamujesz, czy one się
nie rozjadą, nie mają prawa się rozjechać, rozsunąć. One muszą być na sztywno, chociażby po to, że przy hamowaniu, jak maszynista zacznie hamować, żeby to nie było takiego, że jeden wagon opiera się na drugi, następuje szarpnięcie, stuknięcie czy coś takiego, tak? Dla komfortu pasażerów po prostu. W przypadku pociągów towarowych te wagony się łączy trochę inaczej, bo łączy się w ten sposób, że te wagony, sprzęg ma być lekko luźny, tak to nazwijmy. Nie dopina się nawet spinając, łącząc lokomotywę z wagonami. Nie naciska się na zderzaki na full, tak jak w przypadku pociągów pasażerskich. Nie skręca się tego sprzęgu ile tylko siły w rękach, tylko skręca się, czy ja mam taką zasadę, skręcam na sztywno, a później odkręcam o jeden obrót śruby, nie? Żeby ten sprzęg był lekko luźny. A zdarzają się artyści, że ja na przykład wezmę po nim pociąg, dojeżdżam do stacji docelowej, chcę odpiąć lokomotywę i nie mogę się na tyle docisnąć do wagonu, żeby zluzować w ogóle ten sprzęg, nie? Zdarzyło mi się tak raz czy dwa razy. Raz przyjeżdżała lokomotywa manewrowa, żeby dodatkowo moją lokomotywę docisnąć do wagonu, bo nie byłem w stanie na tyle mocno nacisnąć na te wagony, na te zderzaki i zahamować hamulcem lokomotywy, żeby rozkręcić śrubę, tak? Rozkręcić ten sprzęg, żeby go zrzucić. Zdarzają się tacy artyści. Takich panów zapraszam do pracy w Intercity. Tam będziecie mieli możliwość się wykazania w dociskaniu się do składu i skręcania sprzęgów na sztywno. Gdzie mamy niby uszkodzone SSP. Za chwilę trzeba będzie troszkę pohałasować i zwolnić do tych 20 km na godzinę. Najpierw trzeba sobie poprawić skarpetkę. I hamujemy. Widzę, że ktoś z zabezpieczenia już się przejazdem zajmuje. Już nie hałasujemy, szkoda ich uszu. I tak nic do przyjazdu, nikt się do przyjazdu nie zbliża. Mamy prędkość 20 km na godzinę. Jak się ktoś będzie do przyjazdu zbliżał, wtedy zatrąbimy. Słuchajcie, jak ten przejazd pięknie brzęczy. Klasyka. Klasyczne dzwoneczki, nie? Klasyczne dzwoneczki. Pamiętam to z dzieciństwa. Jak u babki spędzałem w czasy, tam mieliśmy właśnie przejazd kolejowy, który właśnie tak brzęczał. Dobra, rozpęd. DB za mną do Pilawy dojechało i słyszę, będzie stał, będzie brał ostrzeżenie i będzie stał. Dingi, 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 coś pięknego. Normalnie staw paru ludzi. Znam przynajmniej jednego człowieka i to kolejarza, słuchajcie, który właśnie dźwięk takiego dzwonka ma ustawiony jako dźwięk połączenia, nie, w telefonie. I on nie jest miłośnikiem kolei, jest bardziej miłośnikiem gnębienia władzy. O rany Julek.
dzisiaj dniówka, jutro dniówka, pojutrze dniówka i pojutrze, nie, przepraszam, dzwonił planista, że piąty, poniedziałek, wtorek, dwie nocki. I znowu z Płocka do Lublina, nie? No, zrobiłem szlak do Płocka, to teraz jak tramwaj, nie? Jak PKS, to i z powrotem. Maszynista jednego szlaku. Przez miesiąc jednym szlakiem, później przez miesiąc drugim szlakiem, później trzecim szlakiem. Przy okazji w Ełku w najbliższym czasie planuje się pojawić. Bo szlak wychodzi, także trzeba będzie odświeżyć. Io, jak to mówi mój młodszy syn, jak zobaczy, usłyszy straż pożarną. Do Łukowa wjedziemy gdzieś na godzinę 12. I gdzieś do godziny 14 mamy leżenie, gdyż ponieważ skład sprzeciwka przyjedzie dopiero na około godzinę 14. Chyba, że nas Łuków nie weźmie. Weźmie tylko do Stoczka. Zobaczymy. W każdym razie wspinamy się w tej chwili pod górę, w górę na Iwowę. Iwowę jest na szczycie góry. Od Chromina do Iwowego cały czas pod górę. To jest jakieś 7 czy 8 km, nie? Wielkiego nachylenia jakoś nie ma, ale widzicie, jak ładnie na nasypie ta linia leży, nie? Jak jest wysoko. Wielkie pochylenie jakieś to nie jest, bo to jest jakieś 5-6 promili. 4-5 promili, przepraszam. No ale w momencie, gdy pada deszcz, dokładnie gdy jest mrzawka, a nie deszcz, gdy mamy mrzawkę, to już daje się to we znaki. Szyna najbardziej śliska jest, znaczy inaczej, są dwa przypadki, kiedy szyna jest cholernie śliska i naprawdę trzeba uważać. Pierwszy przypadek to jest trawa, naprawdę jest wtedy zabójczo ślisko, można się naprawdę pomylić. A drugi przypadek to deszcz, ale nie deszcz taki intensywny czy normalny, nie śnieg, nie deszcz, a mrzawka, taka mrzaweczka, taka nawet... Nawet czasami gęsta mgła, powiedzmy, szyna robi się wilgotna i wtedy jest potwornie ślisko. Nie wiem dlaczego to tak ma, co ma to w sobie. Nie wiem, czy ostry deszcz... A, jeszcze tutaj w Chrominie jest przejazd kolejowy, zapomniałem sygnalizację. Nie wiem, czy to kwestia tego, że po prostu intensywniejszy deszcz zmywa cały ten brud z szyn. Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie najgorsza, jeśli chodzi o opady, jest mrzawka, nie? Wtedy jest najbardziej ślisko. Pamiętam, miałem taki przypadek w 21 roku. Jechałem gamą z kontenerami do Gdańska portu północnego. No i jakiś tam orkan nad Polską przychodził, te słynne orkany, co do tam portale internetowe zapowiadają koniec świata i takie tam, że schrony ogólnie budować, nie? Wykupować makaron cały i z tego ze sklepu zmrozić i tak dalej, bo wiadomo jak to będzie. No i tam przez cały dzień troszkę powiało, a że była jesień, to pozwiewało troszkę tych liści z drzew, nie? No i liście na torach to też jest przerąbane, ale to już nawet nie o to chodzi. Te liście sobie pospadały, pociągi te liście porozjeżdżały na szynach. I było względnie dobrze, dopóki o godzinie gdzieś 20-21 nie zaczęła padać właśnie mrzawka. Nie dość, że mrzawka to jest najgorsze, co może być, to jeszcze do tego rozjeżdżane liście, tak? Liście to jest prawie to samo, co trawa, nie? Ślisko potwornie. Czyli mieliśmy kumulację tego, co najgorsze na szynach, nie? Zrobiła się na szynach taka nalepa, powiedzmy, z liści, taka, nie wiem jak to nazwać, rozjeżdżone liście, na to popadał deszczek, zrobiła się taka maść, potwornie śliska. Słuchajcie, wyjechałem z Pragi miałem problem, żeby złapać w ogóle
60 na godzinę, żeby wykonać hamowanie kontrolne. Dopiero przed samoregionowym hamowanie kontrolne z 60 na godzinę wykonywałem, a gdzie jeszcze rozkładowe 100 na godzinę złapać, nie? No ja się zastanawiałem, czy to gama coś odwala, czy co, czy to poślizgowy cały czas się świeci, coś tam mu odwala, czy ten, nie? Dzwonię do drugiego maszynisty, który też jedzie w kierunku Gdańska, jechał na awarii z próżnymi beczkami. Maszynista, instruktor w dodatku i też mówi, że mówi, aj przestań Szkodę gadać, mówi, jest tak ślisko, taka tragedia, że tam takie rzeczy, ale też długo nie rozmawialiśmy, bo no było niebezpiecznie, trzeba było się zająć jazdą, nie? No i było tak ślisko, że miałem problem, żeby utrzymać te 80-90 na godzinę. Ja gamo z próżnym kontenerem, z pociągiem, który ważył 800 ton niecałe, 700 ton niecałe, bo to w ogóle były same platformy bez kontenerów, nie? Ja pod świercze wjeżdżałem z prędkością 45 na godzinę, no nie szło jechać. 18% mocy lokomotywy, jakieś 20 kN siły pociągowej, czyli mniej niż teraz, plus do tego piaskowanie, pełne piaskowanie, ja nie byłem w stanie szybciej jechać i to się dalej ślizgało, nie? No i w końcu zjechałem do Rybna Pomorskiego na bok. W Rybnie Pomorskim o mało co nie przewaliłem semafora, nie przejechałem za semafor, bo cały skład hamowałem z 20 na godzinę z odległości 400 metrów od semafora i cały skład na saniach poszedł. Ale się udało zatrzymać. Z Rybna już myślałem, że nie wyjadę, tak było ślisko, ale w Rybnie z przeciwka jechał pociąg pospieszny, ostatni z Olsztyna chyba, one przez Iławę wtedy jeździły, na flircie. I działdowo go pytało, dlaczego on tak wolno jedzie, a on mówi, że od Iławy nie jest w stanie złapać prędkości rozkładowej 160 na godzinę, bo jest tak ślisko. To od Iławy do Rybna przez tyle kilometrów, tam nie wiem, ze 30 kilometrów chyba jest, coś takiego, 20-30. I on lekkim EZ-em nie był w stanie rozpędzić się do prędkości rozkładowej, nie? Co przecież ma z tego, z hartowca ma cały czas z góry praktycznie, i on powinien siłą grawitacji się rozpędzać. Natomiast jak ja wyjechałem z Rybna, to już słyszałem, dyżurny wypuścił z Iławy dwa pociągi, dwa kontenery, jeden za drugim, kargowskie na ET22, sześcioosiowe maszyny, kontenery lekkie po 1000 ton, bo te kontenery więcej nie ważyły, 1000-1200. I te kontenery, jeden stanął przed wjazdem do Rakowic, a drugi stanął w ogóle na Smolnikach zaraz za Iławą, bo nie były w stanie pod górkę podjechać, nie? I tutaj też panowie ze sklewaczu, proszę. Czy skoszeniem trawy. Także tak było ślisko, słuchajcie, nie? Było tak ślisko, że kontenery pod górę stały, lekkie pociągi, nie? Ja do tej Iławy dojeżdżałem, dyżurny z Iławy dzwoni, znaczy woła mnie na radio, ale słabo go trochę tam słyszałem, bo lasy i takie tam zakłócenia ogólnie. I tak coś tam powiedział, ja go do końca nie zrozumiałem, ale wiem, że zawsze Iława mówi, żeby się po ostrzeżenia zatrzymać przy dysponującej, albo ewentualnie mówi, że brak ostrzeżenia. No dobra, spoko. No to do końca nie słyszałem, co mówił, ale odpowiedziałem, dobra, ostrzeżenia przy nastawie, nie? A i gdzieś tam słyszałem, zadzwoń do mnie. No to dzwonię do niego, do dyżurnego na tą Iławę. Mówi, mechanik, ty jedziesz? Ja mówię, no jadę, ledwo jadę, ale jadę, nie? Bo ja z Iławy, z Rybna Pomorskiego, jak wyjeżdżałem, to ostatni wagon zjechał z rozjazdu, miałem 6 km na godzinę prędkość, nie? I mówi do mnie mechanik, zadzwoń do mnie, dzwonię do niego, pyta, czy ty jedziesz? Ja mówię, no ledwo jadę, ale jadę. A co? On mówi, co tam się dzieje? Mówi, że to lekkie pociągi, stoi już drugi czy trzeci pociąg na szlaku stoi, się ruszyć nie może. Ja mówię, no to powiedziałem, jak było, słucha pan, w ciągu dnia nawiało liści, bo wiało straszliwie. Teraz popadała mrzawka, się zrobiła taka maź, że nie idzie jechać w ogóle, jest tak ślisko na szynie. Mówię, ty do Iławy dojedziesz? Mówię, ja tu mówię, do Iławy dojadę, nie ma tam raczej nie powinno być problemu, bo już z górki. A za Iławą z tych lasów wyjadę, to już powinno być dobrze, ale najgorzej w lesie, bo ponawiewane tego wszystkiego, nie? Aha, no dobra, nie? Jak ja przez Iławę przyjechałem, to słyszałem, że od strony północy, z północnej strony wjeżdża CT na byku, ciężki węgiel chyba ciągnął, 3000 ton. No i dyżurny ryzykant puścił go lewym torem do Rakowic, nie?
lekkie kontenery stałe, a ciężkiego puścił. Nie wiem, czy to coś z tego wyszło, czy to pojechało, czy nie. Później już nie słyszałem. Ale takich rzeczy to ja jeszcze nie wiedziałem, że kontenery stały na szlaku, bo ślisko tak, nie mogą, nie są w stanie pod górkę się wciągnąć. Tam rzadko kiedy się zdarza, żeby pociąg, ciężki pociąg utknął, nie? Rzadko kiedy się zdarza, naprawdę musi dojść do jakiejś usterki czy do czegoś. Teoretycznie to tam w deszczu jesteśmy w stanie nawet na smolnikach, przed smolnikami na przykład ruszyć pod górek na STCS by zatrzymał czy coś takiego, nie? A tu proszę bardzo. Mam gdzieś filmik, jak właśnie w Rybnie wyszedłem na tory. Nogą przetarłem szynę, żeby wam pokazać, co na tej szynie jest. No ale w sumie to nie wrzucałem tego filmiku nigdzie, bo tam jest za dużo słów na K i na H, nie? Bo uwierzcie mi, byłem wtedy tak... No dobra, cenzura. Tak zdenerwowany, że no... się zastanawiałem, czy w ogóle do Gdańska dojadę, nie? Zdarzają się takie warunki pogodowe. Mrzawka i liście czy trawa na torach. To są dwa takie najgorsze czynniki, kiedy jest potwornie ślisko, naprawdę można się oszukać. I o ile w przypadku pociągów towarowych mamy problemy z ruszaniem, z rozruchem, z podjazdem na wzniesienia, o tyle sytuacja wcale nie jest inna dla... Znaczy sytuacja jest inna, ale też jest ciężka dla pociągów pasażerskich, dla lekkich pociągów. A dlaczego? Bo te pociągi z kolei mają problem z hamowaniem, z zatrzymywaniem się, nie? Mało osi, bardzo łatwo, pojazdy lekkie, bardzo łatwo wpaść w poślizg. Tak jak ja nie mam przyczepności przy rozruchu, tak oni nie mają przyczepności przy hamowaniu, nie? I nie jeden maszynista wam powie, że na liściach uważaj z hamowaniem, hamuj jest dwa razy większe odległości. W Podlasku, między Białymstokiem a Ełkiem. Kiedyś zatrzymywałem się z prędkości 20 na godzinę, 300 metrów do semafora na torze bocznym. Tor był cały zarośnięty trawą. I też myślałem, że semafor przejadę, nie? Jechałem samą lokomotywą luzem, samym Dragonem. 6 osi, 120 ton masy. Nie było w stanie z 20 na godzinę się zatrzymać na odcinku 300 metrów. Ja dynamiką, ona w poślizg. Ja za hamulec dodatkowy, atmosfera w cylindrze, ona w poślizg. Jedyna opcja, jeszcze jakiej spróbowałem, a już palec był na radiostopie, bo sprzeciwka jednostka jechała, nie? Jedyna opcja, jakiej mogłem spróbować, to hamulec dodatkowy lokomotywy. Nie dynamika, tylko hamulec dodatkowy, piach i hamowanie pulsacyjne. Pół atmosfery w cylindrze i luz, pół i luz, pół i luz, nie? I w taki sposób się w sumie zatrzymałem. Ale też już mi się gorąco zrobiło, nie? Wyglądało to mniej więcej tak, jakbyście chcieli zatrzymać się samochodem na asfalcie bez opon, na samych felgach, nie? Nie praktykowałem, ale tak jakbyście samochodem po zamarzniętym stawie jechali, nie? Na oponach letnich, zero hamowania. Miałem kiedyś taki przypadek, że było tak ślisko, że hamowałem biegami i hamując biegami samochód się ślizgał, oś się ślizgała, nie? Także taka pogoda jak dzisiaj to jest raj do jazdy. Ciągniesz za hamulec i zatrzymujesz pociąg gdzie chcesz, atakujesz górę i dopóki jest napięcie w sieci, to każdą górę bierzesz, każda góra twoja. Natomiast jak mamy mrzawkę, ewentualnie deszczek, to już tak wesoło nie jest. Uwierzcie mi, nawet śnieg nie jest tak śliski, czy lód na szynie, jak mrzawka, czy liście, czy trawa. Dojścia do Łukowa, w toczku Postu.
Może pan, bo za cicho rady miałem. Bez wyjazdu, dzięki pięknie. Mogę to radio podgłosić. Odliczanko. Pyk, pyk. Struś pędzi wiatr, odlicza. A my hamujemy. Dobra, wyłączymy ten pomad. Może trochę z ręki pojedziemy. AFB. Ktoś, widzę, kontenerek porzucił. No i zwalniamy łotra. Ogólnie, słuchajcie, są dwie techniki hamowania pociągiem towarowym. Jedna technika hamowania jest i jest wyjazd. Dobra, to wam opowiem w następnym odcinku.